Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć, kawa już za mną wypita e, Pogoda, pogoda dzisiaj taka sobie średnia Nie jest najgorsza, nie jest najlepsza Jest po prostu hmm, 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 zachmurzenie I temperatura taka, że człowiek Wytrzyma chyba najlepsza możliwa temperatura dla człowieka Ani zimno, ani ciepło Ani deszcz, ani słońce Po prostu równowaga Wczoraj, wczoraj Szpiegula Eiffa nie było e, A najbardziej zaskoczyło mnie to jak wiele osób zauważyło ten fakt i napisało do mnie, czy wszystko gra, co się stało, że nie ma nowego odcinka. A to mnie zaskoczyło, bo to oznacza, że ten mój program, on ma już 53 odcinki za sobą, ten jest 54, wpisuje się jakoś w rzeczywistość, nie? On jest oczekiwany. I to nie tylko przez ciebie. I to mnie cieszy. Cieszy mnie to bardzo. Komentujcie, lajkujcie po to, żeby te algorytmy, te durnowate algorytmy, które są stworzone przez programistów, żeby one w większej ilości ludzi rozsyłały w ogóle możliwość oglądnięcia yy, konkretnie Szpiegu Life'a, a dzięki temu wejścia na, na YouTube'owe konto Szpiegul, kanał szpiegul.pl i dzięki temu dotrą do tych materiałów, które są na blogu, a te blogi przecież są robione właśnie dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani, więc lajkuj, więc proszę Cię, wrzuć komentarz zwykły, normalny, dzięki, super, o, a u mnie pogoda taka se też, no nawet najbardziej bzdurne, to nie ma żadnego znaczenia, chodzi o to, żeby te durnowate <grytmy> te durnowate algorytmy widziały, że o, pod filmem coś się dzieje, ktoś to ogląda, coś dyskutują no niestety, tak trzeba yy, sobie radzić z tą technologią całą, <krym> aha Wczoraj szczególnie nie było, ale ja w zastępstwie dałem fantastyczny infobriefing, tak, infobriefing, tak sobie wymyśliłem słowo, o tym, jak wykorzystać raje podatkowe, czyli te obszary offshore. W działalności w robocie wywiadowczej, bo zwykle mówimy tylko i wyłącznie o czym? O optymalizacjach podatkowych, no i o praniu pieniędzy. I do tego mają tylko służyć te raje podatkowe. No z nazwy one. Nie lubię rajów podatkowych, bo one właśnie wskazują tylko jedno. Nie, obszary offshore, offshore wykorzystuje się w działalności wywiadowczej, ale powiedzmy, że. Wskazuje tylko możliwości ich wykorzystania. Ja w tym infobriefingu mówiłem, to jest takie książeczka, zdjęcia, zależy gdzie jesteś, czy na LinkedInie to jest PDF, a, a na wszystkich innych to są po, po, poszczególne zdjęcia. W, w, w JPG, tak? Chyba. A nieważne, w każdym bądź razie w formacie na pewno fotograficznym. I teraz tam właśnie opowiadam o tym hasłowo zupełnie, jak można wykorzystać w, w robocie wywiadowczej obszary offshore. Znane tak ogólnie jako raje podatkowe. Nie lubię tej nazwy, bo ona niepotrzebnie przekłamuje. To jest nie tylko optymalizacja podatkowa. Jest tego znacznie, <coughs> sorry, znacznie, znacznie więcej. Yy, dzisiaj nie będę o tym mówił. A właśnie, ja dzisiaj nie będę o tym mówił. O tym będzie w poniedziałek. Dzisiaj będzie o książkach szczególnego <coughs> pisarza, przepraszam bo dzisiaj w piątek, piątek jest kulturalny, to już będzie, co trzecia? Czwarta? Nie wiem, audycja kulturalna, więc piątek nie poruszam tego, co wczoraj dałem w infobriefingu, to będzie dopiero po weekendzie w poniedziałek. I jeśli zaś zachwyciło Cię 46 sekund Xaviera Messinga, to dzisiejszy Szpiegu Live będzie dla Ciebie, on jest właśnie dla Ciebie. Jeśli nie czytałeś, to oczywiście musisz ten błąd Poprawić, <noise> musisz go naprawić. O, I, i przypominam tylko, że całkiem niedawno rozpoczęła się sprzedaż drugiego wydania już tej powieści. To jest taki solidny, solidny, nie, ja nie będę wyciągał, solidny, solidny bryk, także do czytania, ale czyta się dobrze. I, i są z takiego nurtu, który zapoczątkował pisarz, o którym Ci dzisiaj opowiem. Ten nurt, do którego właśnie należy 46 sekund, zapoczątkował Wladimir Wolkow. Jest on przede wszystkim znany z prac dotyczących... Znowu się uderzyłem w stół. Dezinformacji i propagandy. Ale w życiu popełnił całą masę książek szpiegowskich. Nie tylko zresztą, ale szpiegowskich przede wszystkim. Co istotne, on w Polsce jest niezasłużenie pisarzem mało znanym. Tylko niektóre jego dzieła przetłumaczono na język polski, a wśród tych, które były, ja opowiem tylko o trzech wybranych. O trzech wybranych. Ja nie wiem dlaczego. Ja mam takie wrażenie, że się ukrywa tego pisarza w Polsce. Robi się wszystko, aby do tego pisarza nie dotrzeć. On jest tak strasznie niszowy, że to jest po prostu okrutne. Nie wiem dlaczego, ponieważ to jest taki pisarz w typie Lekare, ale, ale zupełnie inny. I całe i ten nurt powieści szpiegowskiej który idzie za nim jest zupełnie inny w języku polskim jest tylko jedna książka z tego nurtu konkretnego 46 sekund i nie ma na razie więcej cóż jeszcze mógłbym powiedzieć ciekawego hmm. może zacznę od dezinformacji po polsku można przeczytać Wokofa dezinformacja oręż wojny jej uzupełnieniem jest nieprzetłumaczona Nieprzetłumaczona do dzisiaj książka pod tytułem Traktat o Dezinformacji i to było coś takiego od Konia Trojańskiego do internetu, czy coś. On to napisał w 99, 1990, 1999 roku. No więc napisał to 22 lata temu, to zostało wydane i do dzisiaj nie ma tłumaczenia polskiego. O ile dezinformacja oręż wojny jest i to jest jak gdyby pierwsza część. To traktat o dezinformacji jest częścią drugą. One są kompatybilne ze sobą. Ja ją przeczytałem, ja ją przeczytałem w bardzo siermiężnym tłumaczeniu na język polski, ale została przetłumaczona nie z języka francuskiego, tylko z języka rumuńskiego, bo Rumunii ją wydali. Co oczywiście nie jest dziwne, biorąc pod uwagę, że generał PACEPA pochodził uciekinier z rumuńskich służb do, do Stanów Zjednoczonych Uciekinier. Uciekł właśnie do Stanów i sam napisał, no, jako współautor, książkę właśnie o dezinformacji. Równie rewelacyjna książka, może kiedyś coś tam też o niej opowiem. Natomiast, no mówię, Rumuni przetłumaczyli sobie na język rumuński, wydali to pięknie i ja tłumaczenie na język polski z języka rumuńskiego miałem okazję przeczytać. Trochę tam notatek sobie porobiłem. No, 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 świetna sprawa. Ja powtarzam, obie te książki stanowią całość, skoro Dezinformacja, Oręż Wojny została chyba dwukrotnie w Polsce wydana. Są dwa wydania różnych wydawnictw dwóch. No to nie rozumiem, dlaczego Traktat o Dezinformacji nadal jest ukrywany. Zupełnie bez sensu. Nie, no, nie mówmy o żadnych teoriach spiskowych, bo ja daleki jestem od takich interesujących, fantastycznych rzeczy. Natomiast, natomiast nie uciekajmy od tego to, to, to trzeba byłoby się troszeczkę tym zainteresować, troszeczkę poczytać jeżeli jest ktokolwiek z języka francuskiego może jakiś wydawca no naprawdę warto, warto traktat o dezinformacji wydać, on zejdzie jak świeże bułeczki to tego jestem pewien, patrząc na te książki które są wydawane w ogóle o wojnie informacyjnej, one schodzą w Polsce jak świeże bułeczki dobra jeszcze może tak Powtórzę, te książki, szczególnie ta druga, ale obie, obie, naprawdę obie, to absolutna podstawa do zrozumienia dezinformacji na poziomie taktycznym i na poziomie operacyjnym. Jeżeli interesuje Cię dezinformacja, nie dezinformacja, w ogóle wojna informacyjna na poziomie strategicznym, to ja Ci polecam agenturę wpływu Tomasa Schumana, ale to jest pseudonim Jurija Biezmienowa, który się na tym zna, i, i, i nowe miejsca nowe kłamstwa w miejsca starych Anatolia Golicyna no to jest poziom strategiczny jeśli chodzi o to, no oczywiście po polsku też zostało tu wydane wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej Tomasza Formickiego, ja to przepraszam, że szedłem Ci pewno z ekranu, po prostu czytałem tytuł, który jest tam z tyłu nade mną natomiast to to jest już taki bóg trochę mający walory albo nie, może inaczej, manierę sposób pisania, taki akademicki bardziej, tak? Natomiast książki, o których ja Ci mówię, czyli zarówno Golicyna, jak i, jak i Biezmienowa, Be no to są książki, które po prostu się wchłania, one, no nie jest może też solidną cegłą, ale Biezmienow to jest nieco ponad 100 stron tak naprawdę, jeżeli nie, nie masz dotarcia do tej agentury wpływu, ja widziałem ostatnio tą książkę gdzieś w, w księgarniach internetowych w Polsce, nawet nie za 10 zł można ją kupić. No to po prostu, no proszę Cię, proszę Cię, jeżeli Cię to interesuje, musisz tą książkę kupić. No ona normalnie kosztuje 20. No co to jest? A niezależnie od tego, yy, warto zobaczyć cały wykład, który jest na YouTubie, yy, właśnie biezmienowa, o tym, na czym polega dywersja ideologiczna. Yy, przy czym książka Agentura Wpływu, no to jest tak bardziej, lepiej, <grym> dużo, dużo fajniej, a poza tym masz to zawsze pod ręką. Aha, już tyle gadam, ja teorii dezinformacji w ogóle nie będę poruszał. Teorii Wolkofa również nie będę poruszał, bo to jest piątek, więc czas na kulturę i literaturę piękną. I polecę Ci szczególnie trzy jego książki: Montaż, Spisek i Werbunek, aczkolwiek one były pisane w innej kolejności w innej kolejności <laughs> o nich ci opowiem. Jak dla mnie, to jest to taka intelektualna trylogia w stylu, bym powiedział, borna. Choć jedyne, co ich łączy, to służby specjalne. Kropka, koniec. <laughs> Bo wszystko je różni. Absolutnie wszystko. Born to jest taki nierealny błąd, tak? A bohaterowie Bolkofa, to są ludzie z krwi i z kości. Oni są do bólu realni. To jest o wiele wyższa szkoła jazdy. Poza tym. I pomimo, pomimo, iż Wolkow był Europejczykiem, Francuzem, Francuzem w dodatku nabył, yy, nabył taką postawę Amerykanina. Zaraz Ci szybciutko opowiem dlaczego to mimo tego wszystkiego on... To jest literatura rosyjska. Nie bój się jakichś wielkich opisów. To nie są takie książki. Nie, ale to są książki, które po prostu człowiek żałuje, że są tak krótkie. To jest literatura z ducha rosyjska, co oznacza, że ludzkie dramaty odbywają się nie tylko na płaszczyźnie świata realnego, ale i na płaszczyźnie świata intelektualnego i na płaszczyźnie świata duchowego. To... To, to, wzmacnia w ogóle, to podkreśla tą realność tych postaci. No, często czujemy się jak, te postaci, o których czytamy właśnie. No, no, no rewelacja, po prostu rewelacja. Wolkow pisze takim realistycznie, realistycznym, ale pięknym, przykojawającym uwagę językiem literackim. No, a w zasadzie to pisał, bo zmarł bodajże w 2005 roku i miał wtedy, z tego co sprawdzałem, 72 lata. Był potomkiem Białych Rosjan, ale urodził się, oh, o, no, nie lubię tego, muszę to wyrzucać, urodził się też bodajże w 1932 roku w Paryżu, w Paryżu, no, w czasie wojny, która miała miejsce w Algierii, wojny domowej w Algierii, był, był żołnierzem, był oficerem, bo on skończył jako porucznik w końcu, był żołnierzem wywiadu wojskowego po zakończeniu wojny przeprowadził się do USA i na stałe z USA, bo to oczywiście przylatywał do Europy, na stałe wrócił dopiero w roku 1994. Stąd mówiłem, że nabył, stał był częściowo Amerykaninem. No, to naturalne, że, że nabywa się. Ale on zawsze do, bardziej był takim francuski Rosjanin. Jak myślę o, o tym, kim jest biały Rosjanin, ten francuski Rosjanin, ten biały, czyli yy, carski, tak? No to właśnie tak tak sztandarowo go widzę. Nie wiem, może to jest tylko, tylko mój obraz jego, ale, ale tak, go, tak go widzę. Przy czym, no wrócił w 94 roku i przez cały czas pisał. On przez cały czas pisał. On pod pseudonimem Porucznik X. Stworzył postać m, takiego Langelota, młodego porucznika czy podporucznika wywiadu francuskiego, pracującego w tajnych służbach, no, wplątanego w sieć niemiłosiernie wielu przygód. No. To taka książka przygodowa, bardziej mimo wszystko dla młodzieży niż dla dorosłych, dla takich młodych dorosłych. No ale, ale to jest całkiem chyba niezła, bo ona miała, wielokrotnie była wznawiana. Oczywiście nie w języku polskim. Ponadto yy, napisał taki cykl powieściowy, kilku, może dziesięciu powieści, o młodym amerykańskim detektywie Laren J. Basho. No i pisał wiele, wiele innych powieści również. To, to trzeba mieć na uwadze. Nie tylko zajmował się tymi cyklami, pisał naprawdę dużo. Werbunek, na przykład, o którym chcę Ci dzisiaj powiedzieć, powstał we, tyś, Boże, w 70. w 79 roku, chyba. Tak, on powstał chyba w 79 roku. To trzeba sprawdzić, bo być może ja się mylę, tam coś, co, co do lat, może to był 76, ale wydaje mi się, że w 79 roku. Montaż powstał w 82, znaczy powstał. Może ja mówię o tym, kiedy pierwszy raz został opublikowany. Montaż w 82, a spisek on już został opublikowany po zamachu z 11 września 2001 roku. I dzięki tym trzem książkom widać, jak wolkow się rozwija jako pisarz, a także jako badacz. Dlaczego? Bo tam pod spodem zawsze, ale to absolutnie zawsze jest ta nie wiem, teoria, teoria wysnuta z praktyki, więc raczej praktyka dezinformacji, propagandy, roboty służb specjalnych, szczególnie roboty agenturalnej. No to po prostu widać w tych trzech książkach, jak on się rozwijał, tak? Tu mamy 79, 82, a tu już mamy po 2001. No jest to, jest to nieprawdopodobne, tym bardziej, że czyta się to jak jeden cykl a bohaterowie każdej z tych książek to są zupełnie inni bohaterowie. A mimo tego, ja mam to tak splątane, że ja mam wrażenie, że ja przeczytałem trylogię dotyczącą tych samych osób. To jest, to jest siła, to jest nieprawdopodobność. A zupełnie inne okoliczności, zupełnie inni bohaterowie, zupełnie inne lata, w których to się odbywa. Z werbunku na przykład utkwił mi w głowie, cały czas siedzi taki fragment, wypowiedzi jednego z bohaterów. Nie wiem, czy realistyczna, nie? ale tam jest, było coś takiego powiedziane że bez elementu tresury w stosunki pomiędzy agentem i jego oficerem prowadzącym są po prostu niemożliwe, niewykonalne a sam tytułowy werbunek w werbunku no jest opisany, jak już mówiłem do bólu, do bólu realistycznie instruktażowo wręcz podobnie jak w montażu tylko, że w montażu na przykład tam agent literacki staje się tajnym agentem służb ze wszystkimi tego konsekwencjami. I tutaj też instruktażowo wręcz autor wskazuje, a czytelnik porusza się po operacjach dezinformacyjno-propagandowych z naciskiem na dezinformacyjnych chodzi o dywersję ideologiczną nieprzypadkowo, zupełnie nieprzypadkowo, nazwano tę właśnie powieść montaż. Raportem z wojny toczącej się o duszę Zachodu. I to był rok 82. Przypominam, 1982. To nie było dzisiaj, bo można tak wiele takich wypowiedzi usłyszeć. Nie, to, to się ciągnie, to się ciągnie. A ukrytą warstwą tej książki jest taki instruktaż pozyskiwania i prowadzenia tajnych agentów wpływu. Wpływu. Kto czytał a 46 sekund, a nie czytał Wolkowa, to już doskonale, doskonale wie o co chodzi. Jeśli chodzi o spisek, ostatnią z książek napisaną po zamachu 11 września, to Wolkow opisuje starcie dwóch takich mniej lub bardziej tajnych, może półtajnych organizacji sterujących polityką z jednej strony Stanów Zjednoczonych, a z drugiej Rosji, tej współczesnej Rosji. A bohaterowie tej książki dostają się dokładnie w strefę zgniotu pomiędzy tymi dwiema siłami, kosmopolityczną tą amerykańską i narodową tą, Rosyjską. Czyżby? No bo to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Tym bardziej, że autor na kartach tej powieści twierdzi i dokładnie udowadnia, że po zamachu z 11 września to Stany Zjednoczone i kraje muzułmańskie są sojusznikami. Podobnie jak Francja i Rosja. Rosja zaś wcale nie jest tak mroczna i jej włodarz Putin wcale nie są tak mroczni, jak nam się to przedstawia, jak nam się to opisuje. No, a poza tym, każ końcówka każdej z tych powieści, każdej zaskakuje czytelnika. Ale ja, spoilerował, nie będę. To po prostu trzeba przeczytać, bo na sfilmowanie tego to nie ma najmniejszych szans, tak? Moim zdaniem, oczywiście, bo jak pokazać te wszystkie ludzkie rozterki? Jak pokazać to, co się dzieje na poziomach intelektualnym, na poziomie duchowym? No to jest po prostu, moim zdaniem, niewykonalne. Oczywiście od tego są filmowcy i może oni wymyślą, jak to zrobić. Tylko to trzeba zrobić efektownie i wizualnie. No trochę jak w Incepcji. Incepcja na przykład bardzo mnie zaskoczyła, podobnie jak pierwszy Matrix, kiedy go oglądałem tam w latach chyba 99, to był, nie pamiętam. No ja mówię, no ja ma takiej wyobraźni nie mam, ale ja nie jestem filmowcem i, i, i ja nie wiem, jak to pokazać. Dlatego wydaje mi się, że nie za bardzo jest możliwość tego pokazania. Ale z drugiej strony, skoro maski Szpiega, o których mówiłem, nie wiem, dwa tygodnie temu, czy udało się legendę Czyli Maski Szpiega przerobić na serial i to na dwie serie, tak? Po dziesięć odcinków z tego co pamiętam. No to może to też dałoby się zrobić. Materiał jest. Pytanie tylko, czy ktokolwiek, ktokolwiek chce wchodzić w te takie. I ukazywać, jak działa propaganda, a przede wszystkim dezinformacja i walka informacyjna, jak to realnie wygląda. Jeżeli ty chcesz to zobaczyć, w wyobraźni, to musisz przeczytać przynajmniej te trzy, w zasadzie cztery, bo ja ci powiedziałem na początku o dezinformacji i orężu wojny. Cztery książki Wolkowa. Dezinformacja i oręż wojny, werbunek, montaż i spisek. Serdecznie ci polecam. Ja wracam do roboty. Tobie życzę miłego dnia. Jak zwykle potężnej dawki, pozytywnej energii. I tyle. Piotr Herman, Spiegel.pl Cześć!